Ewakuacja więźniów obozu koncentracyjnego Sztutko w styczniu, lutym i marcu 1945 roku szybko przerodziła się w zbiorowe pasmo śmierci i udręczenia. Nieprzypadkowo termin oznaczający ewakuację w ogólnym poczuciu i rozmowach wielu byłych więźniów do dzisiaj jest określany jako Marsz Śmierci. I pod tym pojęciem świętujemy, celebrujemy te wydarzenie do dzisiaj. Dzisiejsza gmina Cedry Wielkie była elementem cierpienia i udręki ludzi, którzy byli więźniami obozu Sztutkow i którzy przechodzili przez główną drogę tej miejscowości i przez poszczególne miejscowości tej całej gminy od 26, 7 i 8 stycznia 1945 roku. To tutaj, na terenie tej gminy, były pierwsze noclegi, tutaj też pochowano pierwsze ofiary w anonimowych grobach. Były one ekshumowane i rozpoznawane zaraz po wojnie, a także częściowo spoczywają tutaj nierozpoznane do dzisiaj. Większość z ofiar, która padła na trasie Marszu Śmierci, była chowana w masowych grobach, mogiłach na trasie tego marszu, począwszy od Pruszcza Gdańskiego, gdzie były pierwsze cmentarze, pierwsze mogiły. I tymi cmentarzami, mogiłami usiana jest cała trasa 100-kilkadziesiąt kilometrów tego marszu, aż po ostatnie obozy ewakuacyjne i po ostatnie ofiary, które zmarły po wyzwoleniu już w sowieckich szpitalach wojskowych. Opowieść o Marszu Śmierci, o ewakuacji więźniów obozu koncentracyjnego Sztutko w 1945 roku to opowieść o przeciwstawnych emocjach, o ludziach poddanych straszliwej próbie. To opowieść o prześladowaniu, o cierpieniu, o biciu, o śmierci, ale też opowieść o solidarności, o pomocy, o przyjaźni i o współpracy. Takie dwie przeciwstawne ludzkie natury, które wtedy dominowały. Z jednej strony strażnicy, którzy chaotycznie próbowali nad tym wszystkim zapanować, kapo, którzy próbowali wymusić porządek, a z drugiej cała masa tysiące ludzi, którzy próbowali sobie pomóc, nieśli się wzajemnie, dożywiali, ukrywali, ocieplali w czasie postojów w zimnych miejscach i którzy za wszelką cenę próbowali sobie pomóc. To jest także opowieść o ludziach, którzy na to wszystko patrzyli. Nie tylko o niemieckich mieszkańcach miejscowości, przez które przechodzili więźniowie, ale także o Kaszubach i Polakach, którzy mieszkali już za terenami byłego wolnego miasta Gdańska. Pierwsze ucieczki, pierwsza pomoc, jakiej doświadczyli więźniowie, miała miejsce w Niestępowie, zaraz za granicą wolnego miasta Gdańska, gdzie po raz pierwszy ludziom udzielili pomocy ci, którzy tam mieszkali i to wszystko widzieli. To byli ludzie tacy jak oni, Kaszubi, Polacy, których rodziny także przez wiele poprzednich lat były więzione w Sztutkowie. To właśnie wtedy udzieliła się ogólna atmosfera pomocy i wzajemnego wspierania. Nie znamy dokładnej liczby ludzi, którzy uciekli w czasie Marszu Śmierci dzięki pomocy tym, którzy mieszkali na trasie tego marszu, ale na pewno była to znaczna liczba i tym okolicznym mieszkańcom, ludziom, którzy do dzisiaj także, ich potomkowie żyją na trasie tego marszu, opiekują się cmentarzami, chodzą do kościołów, w których nocowali więźniowie, tym ludziom zawdzięczamy wielką pamięć i wielką solidarność, którą wtedy okazali. To do dzisiaj jest bardzo ważnym elementem wspomnień wielu więźniów. Pomoc, jaką udzielili im anonimowi, nieznani im mieszkańcy wtedy w styczniu, lutym i marcu 1945 roku. Ewakuacja obozu Sztutkow należała do najtragiczniejszych wydarzeń w jego historii. Przeprowadzono ją drogą lądową i morską. W ewakuacji lądowej wzięło udział około 11 tysięcy więźniów. Wyprowadzono ich z obozu 25 i 26 stycznia 1945 roku. Prowadzono ich w kierunku Lęborka. W kolumnach ewakuacyjnych znaleźli się więźniowie chorzy, osłabieni fizycznie. Trudy marszu potęgowały zimowe warunki atmosferyczne. Więźniowie pozbawieni byli pożywienia. Na noclegi wybierano miejsca przypadkowe, kościoły, zabudowania gospodarcze w miejscowościach, przez które przechodzili więźniowie. Dużą pomoc okazała więźniom ludność kaszubska z miejscowości, przez które przechodzili, z narażeniem życia ratowała więźniów, organizując im pożywienie. Docelowym miejscem przybycia więźniów były obozy służby pracy, które znajdowały się w miejscowościach w powiecie lęborskim. Była to Gęś, Krępa Kaszubska, Naw, Człów, Toliszczek, Tawęcino. Tam zostali umieszczeni więźniowie. Dodatkową udręką, którą przysporzono więźniom, było to, że wykorzystano ich do pracy.
postawione i do dyspozycji Wehrmachtu i zatrudnieni zostali do budowy, do tak zwanych obozów ewakuacyjnych. Więźniowie przybyli po około 11 dniach marszu i przebyciu około 120-170 km. Dodatkową udręką, którą im przysporzono, było wykorzystanie ich do pracy, oddane ich do dyspozycji Wehrmachtu i zaczęli budować umocnienia wojskowe. Szacuje się, że liczba ofiar ewakuacji lądowej to około 4000 osób. Więźniowie z obozów ewakuacyjnych zostali wyzwoleni w dniach od 10 do 12 marca 1945 roku przez wojska radzieckie. W ewakuacji więźniów obozu Stutthof wzięli udział więźniowie dorośli, ale trzeba też pamiętać, że ewakuowani byli więźniowie małoletni, którzy również przeżyli te trudy marszu ewakuacyjnego. Wielu więźniów małoletnich mówiło, że marsz, ewakuacja obozu była najtragiczniejszym wydarzeniem w ich życiu. Posłużę się teraz wspomnieniem jednej z więźniarki, 15-letniej Jadwigi Meller, która tymi słowami opisuje marsz śmierci. To było straszne. Ten śnieg, ten mróz, ponad 20 stopni, a ja miałam takie lekkie buty. Nogi miałam wciąż mokre. Trzeciego dnia mojego marszu przyszła chwila załamania. Upadłam na śnieg i czułam, że nie mam żadnej siły do dalszej drogi. Mówiłam wtedy do mojej siostry: zostawcie mnie tutaj. Trzeba również pamiętać, że w ewakuacji lądowej wzięły udział kobiety ciężarne, więźniarki ciężarne, które, choć trudno w to uwierzyć, w czasie ewakuacji rodziły swoje dzieci. Kobiety ewakuowane były w kolumnach 7 i 9. W kolumnie 7, która dotarła do obozu w Gniewinie, wzięło udział około 900 kobiet. Były to Polki, Dunki, Francuzki, Rosjanki. Znana jest relacja Heleny Jarockiej, która opowiada, że wśród kobiet wtedy maszerujących była jedna Łotyszka, która w czasie marszu ewakuacyjnego urodziła swoje dziecko. Było to bardzo tragiczne wydarzenie, ponieważ dziecko zmarło i ta więźniarka także. Znane są relacje, które mówią o tym, że w 9 kolumnie ewakuacyjnej, również kolumnie kobiecej, w której znalazły się więźniarki z nowego obozu i dotarły do obozu przejściowego ewakuacyjnego w Toliszczku, znajdowały się Żydówki będące w ciąży. Są relacje, które mówią o tym, że dwie Żydówki urodziły swoje dzieci w kościele w Luzinie, gdzie zostały zatrzymane na nocleg i dzieci te zostały zabrane przez miejscowych mieszkańców Luzina. Jest informacja o małym chłopcu, którego ochrzczono, nazwano, nadano mu imię Janek. Niestety dziecko po 2 tygodniach zmarło, ale to też mówi o tym, jak nieocenioną pomoc okazała ludność kaszubska ewakuowanym więźniom obozu. Wydawać by się mogło, że te czasy są już bardzo odległe, bardzo dawne. 45 rok, to jest 76 lat temu i pamięć w naturalny sposób powinna osłabić nasze doznania i nasze współczucie i nasze myślenie o tamtych wydarzeniach. Tym bardziej jest, trzeba przyznać, z dużą satysfakcją odwrotnie. Między innymi przechodząc przez wiele miejscowości dzisiaj, przechodząc przez cedry, w których dzisiaj jesteśmy, widzimy, że lokalna pamięć jest bardzo silna i trwa. To jest pamięć o ludziach, którzy wtedy, te dziesiątki lat temu tutaj byli, część z nich tutaj zginęła, większa część doznała tutaj upokorzenia, ale też i ludzkich, dobrych odruchów. I pamięć o tym, że oni tu byli, oni doznali takich krańcowych doświadczeń,
jest też bardzo ważna dla nas dzisiaj, bo to jest pamięć, opowieść o ludziach bardzo podobnych do nas, którzy znaleźli się w trudnych okolicznościach i którzy tylko dzięki własnej solidarności, własnej pamięci i własnemu współdziałaniu przeżyli te straszne czasy. Dzisiaj, kiedy się gromadzimy przy takich pomnikach, przy cmentarzach, przy ofiarach Marszu Śmierci, przy wspomnieniach tych tragicznych wydarzeń, pamiętajmy o tej właśnie ludzkiej, zwykłej solidarności, o pomocy i o tym, że wojna jest naprawdę bardzo krańcowym doświadczeniem i bardzo niewielu potrafi z niej wyjść z podniesioną twarzą, głową i bardzo dobrą pamięcią.